Literatura ze środka Europy podcast o książkowy. Dzień dobry, przed mikrofonem Marcin Piotrowski, zapraszam Państwa na kolejne spotkanie z literaturą środkowo -europejską. Dzisiaj po raz kolejny mam ogromną przyjemność opowiedzieć Państwu o książce Tomasa Bernharda. Wydaje się, że zwrot przyjemność opowiedzieć o książce Tomasa Bernharda jest swego rodzaju intelektualnym nadużyciem. Natomiast chciałem powiedzieć Państwu, że absolutnie tak nie jest, gdyż wycinka Ekscytacja to jest książka bardzo wyjątkowa i rzeczywiście mam ogromną przyjemność o tej książce Państwu dzisiaj opowiedzieć i do jej lektury zachęcić. Wycinka ukazała się pierwotnie w roku 1984. Polski przekład dostaliśmy w roku 2011 i przygotowała go pani Monika Muskała, a ja czytałem drugi przekład, poprawiony z roku 2021, także oczywiście w przekładzie pani Moniki Muskały, a książka ukazała się nakładem wydawnictwa Czytelnik w serii książek Tomasa Bernharda. Podobnie jak w przypadku poprzedniej książki Tomasa Bernharda, ma no właściwie książek, mowa o dramatach. Zdecydowanie będę chciał Państwa odesłać do materiału znajdującego się na YouTubie czytelnika. Dlatego, że jest tam rozmowa Moniki Muskały z Karoliną Felberg. A właściwie jest to rozmowa Karoliny Felberg. Z Moniką Muskałą o wycince, o tłumaczeniu, o okoliczności powstania tej książki, a także o szerszym kontekście, no nazwijmy to społecznym, związanym z tym, co się po ukazaniu tej książki wydarzyło. Nie będę teraz jednak o tym mówił, powiem o tym za chwilę. Niemniej w tej chwili zaznaczam, że w opisie odcinka znajdą Państwo link. I bardzo zachęcam do obejrzenia, do wysłuchania właściwie, bo to jest podcast, do wysłuchania tej fascynującej rozmowy. Wycinka to jest kolejna książka Tomasa Bernharda, którą biorę do ręki z ogromnymi obawami, bo wydaje mi się, że niemożliwe jest, żeby był ktoś, kto pisze w taki sposób, żeby każda książka, którą biorę, w mniejszym lub większym stopniu mnie zachwycała. A jednak to możliwe jest. No, biorę kolejną książkę Tomasa Bernharda i ona mnie literalnie zachwyca. Właściwie to w wycińce zacząłem się nużać, nurzać w tym, jak ta książka jest napisana. Mniej więcej od pewnie tam piątego akapitu. Chociaż nie, ta książka chyba nie ma akapitów, więc mniej więcej od nie wiem, 30 wersu. I nużałem się do samego końca. Jest to jedna z niewielu książek, i w ogóle proza Tomasa Bernharda jest jedną z niewielu próz, które czytam w głowie wolno, tak żeby one mi wybrzmiewały, i które regularnie czytam ponownie. Swego czasu Kin z kanału Keane Czyta w rozmowie przyznała, że lubi czytać niektóre strony ponownie i że większość książek czyta właściwie dwa razy bo czyta raz daną stronę a potem jeszcze raz więc ja nie mogę powiedzieć żeby wyglądało to tak u mnie regularnie natomiast w przypadku bernharda a w szczególności wycinki to rzeczywiście niektóre fragmenty takie dłuższe czytałem po kilka razy bo mnie po prostu zachwycały kompozycją sposobem pisania Stylem oraz pewnymi emocjami, które niesie ta książka. Więc mamy tutaj typowego Bernharda. Mamy tutaj typowego Bernharda z jego taką powtarzalną frazą. Frazą, która się powtarza, ale jednocześnie trochę się zmienia. Bernharda, którego pióro jest tak ostre, że samurajskie miecze. To służą nie wiem do czego, ale na pewno w starciu z piórem Tomasa Bernharda to by się rozpękły. Ale jednocześnie ta książka jest w jednym inna, w jednym inna niż te przynajmniej, które do tej pory czytałem. Otóż wycinka jest książką, która spowodowała, że się kilka razy serdecznie śmiałem i jest książką, z ogromnym potencjałem humorystycznym, tak to nazwijmy. Wiem, że to może wydawać się dziwne, i wiem, że to może brzmieć niepoważnie, że ktoś mówi, że można się przy Tomasie Bernhardzie śmiać. Ale mi się zdarzyło to w tej książce kilka razy. Jest to humor czarny, absurdalny, ale ileś sytuacji i zwrotów było tak niemożebnie zabawnych, że się po prostu śmiałem. No i myślałem, że tylko ja się śmiałem. Ale potem okazało się w rozmowie Karoliny Felberg z Moniką Muskałą, że także pani tłumaczka się śmiała ze swoim przyszłym mężem. Czytali na głos Tomasa Bernharda i się zaśmiewali. Jeszcze raz zachęcam w tym miejscu państwa do wysłuchania tej krótkiej niestety, ale naprawdę bardzo interesującej rozmowy. I rzeczywiście wycinka to jest książka, no nie chcę powiedzieć, że najzabawniejsza, bo trudno mówić o zabawnych wątkach w twórczości Tomasa Bernharda. Ale książka, która dostarczyła mi wiele no, uśmiechu, no to jest, mimo że jest rzeczą poważną, to jest napisana w taki sposób, że niektóre sytuacje są naprawdę śmieszne, i jeżeli ktoś lubi humor, w szczególności ten z gatunku ciemniejszych, Podpadających wręcz pod czarny, to wycinka mogłaby trafić na taką krótką listę książek takich wartości dostarczających. Na niespełna 250 stronach znajdziecie Państwo w wycince historię, która wydarza się jednego wieczoru. Główny bohater, literat, całkowicie przypadkowo o imieniu Tomas, zostaje zaproszony na. Kolację artystyczną. I na tę kolację artystyczną się udaje, po czym naprawdę to jest tak zabawne, bo ja wyobrażam sobie tę sytuację: po czym tenże literat siada z boku w takim fotelu, uszatym właściwie, po czym tenże literat siada w takim uszatym fotelu, nieco z boku w ciemności, i obserwuje innych uczestników tejże kolacji, którzy, jak można się domyślać, dostarczają mu wielu okazji do krytycznej refleksji na temat istoty człowieczeństwa, a w szczególności istoty sztuki, oraz filisterstwa. I to jest cudowne, bo ja wyobrażam sobie tę sytuację, że są ci ludzie, chodzą, tam rozmawiają i wiedzą, że ktoś siedzi. Ktoś, kto gardzi nimi w taki sposób, że nie da się bardziej, siedzi i po prostu na nich patrzy, czasami coś powie, ale nawet nie do nich, on do siebie mówi, bo oni nie zasługują na to, żeby do nich mówić. I właściwie ta książka to jest jedna noc, właściwie jeden wieczór. Całość rozgrywa się w tymże mieszkaniu takiego arystokratycznego małżeństwa. Główny narrator, główny bohater narrator siedzi tam, obserwuje i czeka. Dlatego, że głównym punktem tejże kolacji artystycznej jest przybycie wielkiego aktora, który akurat święci triumfy w Burgtheater. Burgtheater to jest narodowa scena Austrii. On tam gra w czikiej kaczce i psena. I jest to wybitna kreacja. Wybitna, proszę Państwa, kreacja to jest. Tak wszyscy mówią, w szczególności pani domu. I tenże aktor jest zaproszony na taką kolację. Na kolację są także zaproszeni krewni i znajomi królika oraz osoby, które takie intelektualne ocieractwo cenią i poprzez udział w takiej kolacji liczą, że jakoś zapunktują, będą w tej hierarchii Wiedeńczyków, którzy. Myślą o sztuce, którzy z nią wchodzą w jakąś relację, będą gdzieś wyżej teraz notowani. No, aktor się spóźnia, bo pracuje w teatrze co daje okazję najpierw do licznych komentarzy na temat zgromadzonych, a potem na temat tegoż aktora, który przychodzi w końcu na tę kolację. No i ta kolacja kończy się gdzieś nad ranem. Całość tej książki, całość wycinki jest taką typową bernhardowską tyradą, głównie na temat sztuki, ale na temat sztuki odbieranej przez, no właśnie, przez ludzi do niej nieprzygotowanych, na temat pseudo sztuki, która jest przygotowywana czy dostarczana pseudointelektualistom, na temat sztuki, która dostarczana jest filistrom. Na temat ludzi, którzy nie mają co robić w życiu, mają pieniądze, więc będą udawać, że będą robić sztukę i coś takiego udają robić. I to jest wątek, który się pojawia tutaj przez cały czas. Jedyną osobą, która w tej książce się pojawia, o której można byłoby powiedzieć, że jest osobą, która jest prawdziwą artystką, jest przyjaciółka głównego bohatera, która tak się złożyło, że zmarła. A o okolicznościach tejże śmierci, tego odejścia, pozwolą państwo, że przeczytam Państwu uroczy fragment, który wydaje mi się, też sporo powie o tym, jakże subtelnym poczuciu humoru Tomasa Bernharda, i w ogóle o całości tej książki. No, ten fragment będzie mówił wszystko. Nie bardzo wiem, kiedy go skończyć, gdyż, jak większość książek Tomasa Bernharda, ta książka nie ma żadnych akapitów, to też zobaczę, dokąd mnie interpretacja poniesie, bo no, tutaj te zdania są tak spętlone i te myśli są tak zakleszczone, że człowiek zaczyna jedną i kolejną odnajduje sześć stron dalej. Dodajmy tylko, że główny bohater przez długi czas z małżeństwem Oiersbergerów, nie utrzymywał kontaktów. Nie utrzymywał kontaktów, zerwał je. Okoliczności utrzymywania i zerwania kontaktów pojawiają się w zupełnie innym miejscu później w tej książce. Natomiast na samym początku mówi tak. I znów pomyślałem, że popełniłem poważny błąd, przyjmując zaproszenie Oiersbergerów, bo przecież nie chciałem mieć już w życiu do czynienia z Oiersbergerami, a tu idę sobie po grabem, a oni mnie zagadują. Mówią, czy słyszałem o śmierci Joanny, Że Joana się powiesiła. A ja się zgadzam i przyjmuję ich zaproszenie. Pomyślałem, że na moment popadłem w najbezwstydniejszy sentymentalizm i że Ojersbergerowie natychmiast wykorzystali ten sentymentalizm, tak samo jak wykorzystali samobójstwo naszej wspólnej przyjaciółki Joanny. Do tego zaproszenia, które ja równie błyskawicznie przyjąłem. Choć rozsądniej byłoby to zaproszenie odrzucić. Ale nie miałem na to czasu, myślałem w uszatym fotelu. Oni mnie zagadnęli od tyłu i powiedzieli to, co już wiedziałem, a mianowicie, że Joanna się powiesiła w kilku, w swoim rodzinnym domu i że zapraszają mnie na kolację. Na wybitnie artystyczną kolację, jak Ojersbergerowie powiedzieli z naciskiem, sami dawni przyjaciele, podkreślili. Zaprosili mnie faktycznie już na odchodnym, pomyślałem. Odeszli już parę kroków, gdy powiedziałem tak. Czyli zgodziłem się przyjść do nich na kolację, do tego ich paskudnego mieszkania w Gęcgase. Ojersbergerowie mieli zawieszone na ręku pakunki ze znanych sklepów w śródmieściu, owinięte w papier, a na sobie te same angielskie płaszcze, które nosili już 30 lat temu, gdy szli na zakupy do śródmieścia. Wszystko, co mieli na sobie, było szlachetnie znoszone. Nagraben faktycznie mówiła tylko Ojersbergerowa, jej mąż, kompozytor z kręgów Epigonów Webernera, jak to się mówi, nie odzywał się do mnie przez cały czas, ale swoim milczeniem chciał mnie za wszelką cenę zranić, myślałem teraz w uszatym fotelu. Powiedzieli, że nie mają pojęcia, kiedy odbędzie się pogrzeb Joanny w kilp. O tym, że Joanna się powiesiła, zawiadomiła mnie z kilp przyjaciółka Joanny z dzieciństwa na krótko przed moim wyjściem z domu. Początkowo ta przyjaciółka, właścicielka sklepu spożywczo-przemysłowego w Kilp, nie chciała mi przez telefon powiedzieć, że Joanna się powiesiła. Powiedziała, że umarła. Ale ja powiedziałem jej prosto z mostu, że Joanna nie umarła, tylko że się zabiła. I że ona, ta przyjaciółka, z pewnością wie w jaki sposób, tylko nie mówi mi tego. Ludzie ze wsi mają. Większe opory przed powiedzeniem, że ktoś się zabił, niż ludzie z miasta, a już najtrudniej im powiedzieć w jaki sposób. Pomyślałem od razu, że Joanna się powiesiła i faktycznie też powiedziałem właścicielce sklepu spożywczo-przemysłowego w Kirp, że Joanna się powiesiła. Co wprawiło właścicielkę sklepu spożywczo-przemysłowego w zdumienie i powiedziała tylko, tak. Tacy ludzie jak Joanna wieszają się, powiedziałem przez telefon. Nie rzucają się do rzeki albo z czwartego piętra w dół, tylko biorą sznurek, zręcznie go wiążą i zawisają na stryczku. Baletnice, aktorki, powiedziałem przez telefon do właścicielki sklepu spożywczo-przemysłowego, wieszają się. Już od dłuższego czasu było dla mnie przecież podejrzane, że Joanna nie daje znaku życia. Myślałem w uszatym fotelu. Żeby tylko któregoś dnia nie popełniła samobójstwa, zdradzona, opuszczona, wyszydzona, śmiertelnie zraniona, myślałem często w ostatnim czasie. Ale przed Oiersbergerami w graben, ale przed Oiersbergerami na graben udawałem, że nic nie wiem o samobójstwie Joanny. Zagrałem totalnie zaskoczonego, a równocześnie wstrząśniętego, chociaż. O 11 przed południem na Graben nie byłem już ani zaskoczony tym nieszczęściem, ani wstrząśnięty, bo dowiedziałem się o nim już o 7 rano i chodząc wielokrotnie po Graben i Kartnerstrasse, tam i z powrotem, mogłem już faktycznie znieść samobójstwo Joanny. Wytrzymać je w orzeźwiająco chłodnym powietrzu na Graben. W rzeczywistości byłoby lepiej, gdybym doniesienie o Jersbergerów o samobójstwie Joanny pozostawił efektu zaskoczenia, mówiąc od razu, że wiem od dawna, że Joanna się zabiła, a nawet wiem jak się zabiła. Powinienem im dokładnie opowiedzieć o okolicznościach, pomyślałem, i tym samym pozbawić ich triumfu obwieszczenia sensacji, który wykorzystali faktycznie najpodlej jak stwierdziłem przed otwartym sklepem, knizę z garniturami na miarę. Zamiast udawać, że nic nie wiem o śmierci Joanny i odgrywać rolę totalnie zaskoczonego, porażonego, ogłuszonego tą potworną wiadomością, ja wprawiłem Eursbergerów w ekstazę heroldów złej nowiny, co siłą rzeczy nie mogło być moim zamiarem, co jednak przez własną niezręczność spowodowałem. Udając, że w chwili spotkania z Jerszbergerami nie miałem pojęcia o samobójstwie Joanny w najmniejszym stopniu. Tę nieświadomość odgrywałem podczas całego spotkania z Jerszbergerami, gdy tymczasem wiedziałem już mniej więcej wszystko o samobójstwie Joanny. Nie wiedziałem, skąd oni wiedzą, że Joanna się powiesiła. Prawdopodobnie również od właścicielki sklepu spożywczo-przemysłowego w Kilp. I zapewne Przyjaciółka Skirp powiedziała im to samo, co mnie, a nie tyle, co mnie, pomyślałem, bo inaczej Ojersbergerowie powiedzieliby mi o wiele więcej na temat śmierci Anny niż powiedzieli. Tu może zostawmy na chwilę próbka stylu Tomasa Bernharda dla tych, którzy jeszcze tego stylu nie znają. Tu się pojawia nazwisko Ojersbergerów i to nazwisko jest bardzo istotne, dlatego. Że ta książka, ta powieść wywołała w Austrii skandal. A to dlatego, że można powiedzieć, że jest to powieść z kluczem. I zarówno Ojersbergerowie, tutaj przedstawieni, mają swoje odzwierciedlenie w realnych osobach, ale także wyjątkowo złośliwie wyjątkowo złośliwie przedstawione dwie austriackie pisarki, też. Mają odzwierciedlenie w realnych osobach. I w Austrii było oczywiste, o kim Bernhard pisze. Coś wspaniałego, dlatego, że jedna z przedstawionych tutaj w książce pisarek uważa się za kontynuatorkę, tylko znacząco lepszą, dziedzictwa Virginii Woolf, a druga uważa się za kontynuatorkę myśli Gertrudy Stein. Więc sami Państwo rozumiecie. I one się tu wielokrotnie pojawiają, są pokazane wyjątkowo złośliwie. Zresztą nie tylko one złośliwie są pokazani muzycy, aktorzy, właściwie całe środowisko artystyczne oraz to, które ociera się o środowisko artystyczne ludzi, którzy, dorobkiewiczów, którzy gdzieś chcą tam się zabłysnąć, pojawić wokół. Więc oni są pokazani wyjątkowo złośliwie. Jeżeli posłuchacie Państwo tego odcinka, podcastu czytelnika, o którym wspominałem, to tam pani Monika Muska wszystko wyjaśnia, kto jest kim, jakie były rzeczywiste relacje tych osób z Tomasem Bernhardem, jak ludzie się do tego odnieśli. No natomiast tutaj było tak, że książka wyszła, był skandal. Nie wiem, czy ona była w końcu jakoś wstrzymana, czy nie. Wokół tego dużo się działo, co jest w sumie wspaniałą rzeczą. No, to jest czysty marketing. Natomiast tu rzeczywiście działo się dużo. Natomiast ja no, Państwu o tym nie opowiem, bo uważam, że to nie byłaby moja historia. Ta historia jest już opowiedziana w rozmowie Karoliny Felberg z Moniką Muskałą. Zachęcam do wysłuchania tejże, bo to jest naprawdę znakomicie też opowiedziane. Ja mogę tylko Państwu powiedzieć, że wycinka jest bardzo, bardzo interesującą rzeczą. To jest późny Bernhard, bo już widzę, że wczesny Bernhard to jest inne pisanie. To jest późny Bernhard z tą swoją frazą, z tymi swoimi tyradami, ze swoją taką złośliwością. Mało tu jest, chociaż oczywiście są wątki... Nazwijmy to krytyczne wobec Austrii i Wiednia, ale nie ma tego aż tak dużo tutaj. Natomiast jest to też książka mocno autokrytyczna, dlatego że można byłoby powiedzieć, że główny bohater szydzi z innych, ale on, proszę państwa, w tej książce szydzi także z siebie. Bardzo jasno wybrzmiewa tutaj takie przekonanie, że mogłem na to nie iść. Ale jednak poszedłem. I jednak ja też jestem częścią tego środowiska. Jakkolwiek nimi nie pogardzam, jakkolwiek ich wyszydzam, to też jestem częścią tego środowiska. I wydaje mi się, że ta książka jest wyjątkowo ponadczasowa, bo mam wrażenie, że tego typu refleksja, czy tego typu ludzie, którzy Uważają, że tworzą sztukę, którzy oszukują się, że tworzą sztukę, którzy oszukują się, że tworzą trendy, że to jest coś tak ponadczasowego i tak uniwersalnego, że ta książka będzie zawsze, niestety i wszędzie, również niestety aktualna. I dlatego bardzo Państwa do lektury wycinki zachęcam. Poruszyłem tutaj dosłownie tylko kilka wątków, a i tak się rozgadałem. Bardzo Państwa zachęcam do tego Bernharda. Jeżeli nie próbowaliście Bernharda, to to jest książka, która może być o tyle ciekawa, że ten poziom złośliwości i pogardy, który tutaj jest, nie jest kierowany. Wobec państwa, nie jest kierowany wobec systemu politycznego, nie ma tu jakichś wątków, Bóg wie jakich, związanych z drugą wojną. To jest wyjątkowej urody, tyrada przeciwko osobom, które uważają się za artystów, a myślę, że wszyscy takich znamy za artystów, a czasami także za twórców interesujących wartości, które to pseudowartości, pseudotwórcy rozpowszechniają za pośrednictwem. Różnego typu platform obecnie dostępnych i myślę sobie, że jakby Thomas Bernhardt posłuchał tego, co mówię, to nie mam złudzeń, co pomyślałby sobie siedząc w uszatym fotelu o ludziach, którzy szargają jego twórczość i nabijają sobie statystyki odwiedzin oraz budują swoją pseudopozycję pseudointelektualną. Poprzez tego typu głębokie refleksje. Natomiast Państwo nie rozpowszechniacie takich treści, więc to Was nie dotyczy. Spokojnie możecie tę książkę więc przeczytać. Ja Was do tego bardzo, bardzo zachęcam. Thomas Bernhardt, Wycinka, Ekscytacja. Zachęcam do czytania i zachęcam także, przede wszystkim, możecie tego nie czytać. Posłuchajcie tylko Państwo tej historii, którą opowiada Monika Muska w rozmowie z Karoliną Felberg. A myślę, że jak posłuchacie, to na pewno wtedy przeczytacie. To nie ma możliwości, żeby takiej historii, która się wydarzyła w Wiedniu, gdzie się tyle osób obraziło, no żeby nie przeczytać później tej książki. Na dzisiaj to tyle. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Powrócę do Państwa wkrótce. Tymczasem kłaniam się. Do usłyszenia.